Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tak się uśmiecham od początku, bo słuchajcie, dzisiaj, jak to mówili Kargol i Pawlak, nadejszła wiekopomna chwila i będziemy sobie, kto pamięta, łapka w górę. Słuchajcie, będziemy sobie testować dzisiaj Turbo Plusy, czyli nowości z Glam Shopu. Jest to zupełnie nowa formuła, oczywiście wszyscy z Turbo Pigmentami jesteśmy zaznajomieni. Natomiast to, co jest coś nowego i podobno jest to wyższy poziom błysku. Zobaczymy, dobry błysk nie jest zły, a wręcz jest rewelacyjny. Także bardzo jestem ciekawa, jak to nam dzisiaj wyjdzie. Jak wiecie, Turbo Pigmentów troszeczkę mam, a Turbo Plusów mam teraz w swoim asortymencie 4, czyli nie mam wszystkich, posiadam, słuchajcie, ultrafiolet, wirus, sztos i dziarską zieleń. Z tego co pamiętam, jest jeszcze Poseidon, Jupiter, Aztek. Nie wiem, czy wszystkie wymieniłam, być może nie. Jupiter? Ba, mówiłam 100 tysięcy razy, dobra. Także, no, nie wiem, może moja kolekcja się powiększy, może się nie powiększy, zobaczymy. Muszę się od razu przyznać, że ja już dziarską zieleń testowałam i mogliście to zobaczyć, mogliście ją zobaczyć, kto oczywiście bardziej spostrzegawczy, bo opis był tylko pod filmem. Film jest testem podkładu Fabulous Bourjois, jakby co to Was tam odsyłam, bo możecie zobaczyć, jak dziarska zieleń wyglądała na niebieskiej bazie. Dzisiaj wyglądam tak jak dziad, mam dwa różne makijaże, bo stwierdziłam, że nikt nie chciałby być pokrzywdzony z tych Turbo Plusów, no i po prostu chciałabym wykorzystać wszystkie cztery, czyli na jednym oku dwójeczka i na drugim dwójeczka, żeby było sprawiedliwie i żeby każdy z nas był zadowolony. Jeżeli chodzi o to, jaka jest cena, no to jest to taka sama cena jak Turbo Pigmentów, dostępne są oczywiście na stronie Glam Shop, bo są to produkty, jak już wszyscy wiemy, stworzone przez Hanię Knopińską. No i co, tak jak wspomniałam, mam 4 i wszystkie te moje 4 są w tej palecie z Turbo Pigmentami, która wygląda następująco. No jak widzicie, troszeczkę już ich mam. Jeżeli chodzi o formułę, no to tak jak wspomniałam, jest to zupełnie coś nowego i bardziej ona przypomina prasowane brokaty. Nie wiem, czy Wam wszystkim to odpowiada, oczywiście każdy z nas ma swoje preferencje. Zobaczymy, ja na razie miałam styczność tylko z dziarską zielenią, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenie. Będę nakładać te produkty, czyli będę nakładać te produkty tak jak zwykle, czyli na bazę z NYX Glitter Primer, moją ulubioną, jeżeli chodzi o stosowanie turbotów i także mam nadzieję ulubioną, jeżeli chodzi o stosowanie Turbo Plusów. No, jak widzicie, robią one wrażenie, dlatego właśnie chciałam nakręcić ten film w sztucznym świetle, no bo mam nadzieję, że będzie widać ten blask, także tak jak wspomniałam, sztos, wirus, dziarska zieleń i ultrafiolet. No sama jestem ciekawa, co nam tutaj dzisiaj wyjdzie. Jak widzicie, mistrzostwa świata dzisiaj tutaj nie ma na mojej twarzy. Córka młynarza dostała mąką prosto w twarz, jak widać, bo mam bardzo jasny korektor, co oczywiście nie szkodzi. No i makijaż jest tak potraktowany po macoszemu, bo ja i tak zamierzam się wysmarować tymi turbopigmentami, jak tylko Turbo Plusami, jak tylko będę mogła. No i nawet pisałam do Was, pytałam Was licznie na Instagramie, co sądzicie, jak powinna zrobić ten filmik, bo ja najchętniej to naprawdę bym się wysmarowała po całej twarzy tymi produktami, ale nie wydaje mi się być to mądrym rozwiązaniem, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę kwestię formalną. Myślę, że wszystko powiedziałam, mam 4, ceny znamy, wiemy, że to jest zupełnie nowa formuła, że Hania Knopińska, wszyscy wszystko doskonale wiemy. No i co, zaraz się oczywiście do Was przybliżam i tak jak wspomniałam, będziemy nakładać te produkty na NYX Glitter Primer. No i co, już się do Was przybliżam, jeżeli jesteście zainteresowani, no to oczywiście zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Jest godzina 20:45, także idealna, żeby sobie przed snem zapodać Turbo Plusy na facjatę. Mam nadzieję, że coś miłego, ciekawego i błyszczącego z tego wyjdzie. No i co? Zaraz się przybliżę i będziemy sobie dalej działać. Dobra, tak jak wspominałam, moja facjata i w ogóle jest już trochę wymęczona, także nie zważajmy na to, bo jest godzina jaka jest, ale skupmy się na tych produktach. No i tak jak postanowiłam, na prawym oku zrobimy sobie, słuchajcie, ultrafiolet i wirus, natomiast na lewym dziarską zieleń i sztos. Zobaczymy, czy to będzie sztos, czy nie. Postaram się nałożyć małą ilość, jeżeli chodzi o NYXa.
Także, o, lustereczko z Ikei, dlaczego jesteś takie brudne? Nieważne, co tutaj się dzieje, że tu mi się wszystko rozmazuje i tak dalej. No bo powiem Wam, że właściwie błyskotki potrafią uratować każdy makijaż i mam nadzieję, że tak pod tym względem też dzisiaj się u mnie zadzieje. No dobra. Nakładam, nie przejmuję się. Także zobaczymy, sama jestem ciekawa. Dobra. Walniemy sobie, tak sobie pomyślałam, słuchajcie. Ojej! Ja sobie właściwie nie pomyślałam teraz, tylko o, patrzcie. Aha! Nie mam pytań. Co to w ogóle jest, Hania? Dobra. Ulala! Cześć. Dobra, faktycznie jest to konsystencja bardziej zbita. Wiecie, co mi to przypomina? Jakbym sobie nakładała na powieki śnieg. Co prawda nigdy tego nie robiłam, ale tak mi się właściwie skojarzyło. Przepiękne. Wow. Dobra, ja nakładam właśnie, jak widzicie, zresztą chyba nie trzeba tłumaczyć, no bo kolor sam mówi za siebie. Nakładam ultrafiolet. Jest on taki troszeczkę płatkowaty. Ale nie powiedziałabym, słuchajcie, że to jest taka mega krnąbrna konsystencja, bo jak widzicie, nie było tutaj żadnego problemu. I nałożę sobie aha! O ludzie, co tutaj się dzieje? Pogotowie trzeba wzywać, bo ja tu zaraz padnę, będzie zawał. Ojojoj! Co to jest? Dobra. Teraz ja potwierdzam, że to jest zupełnie nowy poziom błysku. Powiem Wam, że ja teraz nawet Was nie widzę dokładnie, bo oślepia mnie blask Turbo Plusów. Dobra. Tamte drobinki ultrafioletu, jak widzicie, są mniejsze. Ten tutaj wirus jest... No nawet nie wiem, jak ja mam to skomentować. Powiem Wam. Znacznie bardziej widoczny. Bardzo szybko się przykleja do tego NYXa, także tutaj na pewno nie ma żadnych problemów. Cudo. Nie, to jest naprawdę, to jest wyższy poziom błysku. I postanowiłam, słuchajcie, że tutaj sobie też zapodam wirus, czyli zarówno w zewnętrznym kąciku, jak i w kąciku wewnętrznym. Na szczęście nie mam jeszcze makijażu twarzy, więc no, jeżeli miałoby się coś tutaj osypać, no to spoko, wybaczam. Czy Wy to widzicie? Czy Wy tego nie widzicie? Jak tego nie widzicie, to ja się po prostu zaraz jeszcze do Was przybliżę. Powiem Wam, że o, nakładanie śniegu w postaci ultrafioletu wydaje mi się znacznie trudniejsze. Bo widzicie, jak on tutaj troszeczkę... O! Mega! Cudo! Ekstra! Tak sobie się nawet zastanawiałam teraz, że ja bym może go używała nawet jako rozświetlacza. Ała! Czy Wy to widzicie? Nie, teraz wszyscy patrzymy tu. Uch! Ojej! No, odebrało mi mowę. Dobra. Aż żałuję, że Lidl zamknięty. Wow. Kurczę. Dobra, słuchajcie, odzyskałam święty spokój chwilowo. Zobaczymy, także widzicie, no tutaj ja po prostu nie mam żadnych pytań, właściwie nawet jakbym chciała jakieś mieć, to chyba nikt mi na nie nie odpowie. No i co mogę powiedzieć, jestem zaskoczona tym wirusem. Ała, no ale oczywiście sobie jeszcze porozmawiamy o tym w podsumowaniu, jak zobaczę jeszcze, jak wyglądam, może nie w świetle dziennym, w świetle nocnym, ale zajmijmy się drugim okiem, czyli lewo, na lewo marsz i oczywiście to samo, czyli nakładam sobie NYX Glitter Primer. Oczywiście sobie nie żałuję, ale powiem Wam, że już nawet mi się kończy. Wszystko się kiedyś kończy, nawet NYX Glitter Primer. Także okej, jedziemy sobie. Jedziemy. No i pomyślałam sobie trochę, wiecie, myślenie o tej porze boli, ale zrobimy tak, dziarska zieleń i sztos. Patrzcie. Dobra, ja chyba się już dzisiaj źle czuję. Z dziarską zielenią miałam kontakt, no bo wspominałam Wam o tym. Już sobie porozmawiałyśmy. Super.
Wow. Tak właśnie sobie pomyślałam, słuchajcie, że stworzę sobie troszeczkę pomarańczu i troszeczkę zieleni jako wazę, bo wydaje mi się, że dzięki temu zarówno to złoto, pomarańcz, miedź, jak i zieleń, one mi tutaj fajnie wybiją, a przynajmniej mam taką nadzieję. No i okej. Dobra, to jest sztos. Jak widzicie, sztos mi się posypał. Sztos jest właśnie taki, o, taki jak wirus, jeżeli chodzi o konsystencję. Okej. Czy wy to widzicie, czy wy tego nie widzicie? Jak tego nie widzicie, to słuchajcie, dajcie bliżej. Wow. No dobra. Super. Okej. No, jest osyp. Jest osyp i to jest właśnie osyp ze sztosu. Ale nic się nie boimy, no bo tak jak widzicie, kto tam teraz do mnie pisze? Ja teraz rozmawiam z Turboplusami, proszę mi to nie przerywać. Idziarska zieleń. Okej. No będę musiała trochę tutaj posprzątać, ale nic się nie dzieje. One się przepięknie, powiem Wam, uzupełniają. Chociaż sztos pewnie robi większe wrażenie, no bo... Chociaż nie. Idziarska zieleń też odbija na miliony kolorów. Dobra. Tak to wygląda na ten moment. Czy zbieracie szczelne z podłogi? Bo ja nie widzę, co się tam u Was dzieje. Pogotowia nie mogę wezwać. Uhuhu! Oczywiście ja to zaraz wykończę, ten makijaż, i sprawią, że mam nadzieję, nie będzie tutaj żadnego osypu. Ale na razie jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem i faktycznie jest to nowy poziom błysku. Także za chwilę już do Was wracam. Okej, tak wygląda skończony makijaż i zarazem widzimy się po raz ostatni w podsumowaniu. No, zbliżenie mojej facjaty, wiem, dla kogoś może być drastyczne, ale jeżeli przeżyliście już wszelkie inne możliwe zbliżenia przy testach podkładów, no to oczywiście zapraszam do kontynuacji. No i co mogę powiedzieć? Jak widzicie, troszeczkę mnie poniosło, no bo wydawało mi się, że być może tutaj jakaś nudziakowa pobatka wjedzie, nie wjechała. Wydawało mi się, że nie będzie czarnej kredki, wjechała. No i jeszcze postanowiłam, słuchajcie, tutaj w kąciku również zaaplikować wirus, bo po wszelkich oględzinach i po pracy z tymi produktami stwierdziłam, że mam szminkę na ustach, nie mam. Stwierdziłam, że moim ulubionym Turbo Plusem jest wirus. Jeżeli miałabym Wam polecić coś, co zrobiło na mnie największe wrażenie, i jeżeli miałabym kupić jeden produkt, no to wydaje mi się właśnie, że to będzie wirus, bo on jest tak wielowymiarowy. Oczywiście wszystkie kolory są, ale ten to już jest po prostu, no, Turbo Plus. Także takie jest moje pierwsze wrażenie. Oczywiście dziarskiej zieleni już używałam i to o tym Wam wspominałam, więc jestem zdziwiona w ogóle tym, że robi cudne wrażenie i że jest przepiękna. Jeżeli chodzi o to, no bo wiele z Was wiem, że też pisało, że no to są brokaty i że jednak nie lubicie takiej konsystencji, to powiem Wam, że ona nie jest aż tak zbita jak brokaty. Szczególnie ten właśnie ultrafiolet, on jest taki bardzo delikatny, chociaż mówiłam Wam, że przypominał mi trochę śnieg, ale faktycznie on jest taki bardzo drobno zmielony i jest to coś, co ma inną konsystencję niż te pozostałe Turbo Plusy, moim zdaniem. No i co? No ja jestem zadowolona, co ja tutaj mogę powiedzieć. Haniu, jeżeli mnie oglądasz, chociaż oczywiście pewnie mnie nie oglądasz, to gratuluję, no ale to jest po prostu sztos, tak jak sama nazwa wskazuje. Turbo Plusy i sztos. No i nie mogę się napatrzeć. Mam nadzieję, że kamera oddaje piękno tych produktów. Oczywiście nie chodziło o to, żeby ten makijaż pod spodem był jakiś piękny, zgrabny i powabny, ale chodziło o to, żeby wydobyć kolor tych Turbo Plusów. No i żeby błysk się zgadzał. Oczywiście jeszcze się może oddalę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda z daleka. Czy również się nadaje do ludzi, czy nie. Dajcie mi koniecznie znać, czy jesteście zainteresowani tymi produktami i czy polecacie mi pozostałe Turbo Plusy, czyli szczególnie jestem zainteresowana Posejdonem
i Jupiterem pewnie się znajdą w mojej kolekcji, no bo co, dzianko do dzianka, turbo plus do turbo plusa i moja turbo kolekcja będzie uzupełniona. No i co, na dzisiaj to już chyba tyle, no będzie mi bardzo miło poczytać wasze komentarze a propos tych produktów, o których dzisiaj była mowa, no i a propos waszych turbo pigmentów, czy wasza turbo kolekcja się turbo powiększa, a tymczasem oczywiście zapraszam was do subskrypcji mojego kanału i dodawania mi również znać, czy chcielibyście różne inne makijaże z turbo plusami, turbo pigmentami, no bo jest taka seria na moim kanale, no ale jeszcze zapytam dla potwierdzenia, mam nadzieję, że wy też lubicie błyski, że też on musi się u was zgadzać. No i to by było na tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w następnym filmiku. Cześć!